Witam. Zapraszam na drugą część Waszych pytań z listopada. Paletki, słuchajcie, poziom wyżej. Po pierwsze, ja się nie ścigam z żadnymi poziomami. Nie mam jakichś, nie wiem, wyzwań typu, nie wiem, skalar to jakieś tam tego, a paletka to nie wiadomo co. Jakiś, nie wiem, szczyt akwarystyki czy tam. Nie. Ja nie stawiam sobie żadnych progów, żadnych poziomów. Ja chcę mieć akwarium, które mi się podoba, które mi sprawia przyjemność. Dla mnie paletki to jest po prostu nuda. No może one są i ładne, ale skalary też są ładne, a poza tym, no, nie widziałem jeszcze akwarium z paletkami, które mi się podobało. Wszystkie teorie o paletkach też są nudne i no, zanudziłbym się, jakby mi tu stało, nie wiem, 10 dysków i po prostu stało. No, ja czasami oglądam filmiki, na których ktoś, że tak powiem, mówi obok akwarium z paletkami i te ryby przez 15 minut ruszą się o 2 cm w prawo i w lewo. Nie, to jest dla mnie nuda i jeszcze fakt, że to miało być akwarium, nie wiem, jednogatunkowe, bo przecież paletka nie może być ze skalarem, z żadną inną rybą, jeny. Robaki, sraki i tak dalej. No to ja nawet jakbym miał same skalary, to bym się zanudził. Dlatego mam całą masę innych dodatkowych rybek, które robią tutaj cały czas zamieszanie. Coś tu się wszędzie gdzieś dzieje, coś gdzieś pływa, coś gdzieś macha ogonem, gdzieś coś się rozmnaża, gdzieś coś ktoś pogonił. A paletka... Nie, no przestańcie z tymi paletkami. Słuchajcie, pytanie o ten korpus. To jest pytanie, które już tłumaczyłem z przypadku właśnie tego węgla. I tutaj w pytaniu jest błąd. W pytaniu jest błąd, ponieważ właśnie te korpusy, jako no jedne z nielicznych w moim akwarium, te trzy tutaj, czekajcie, światło zapalę. Ciach, nic nie widać. O, trochę brudne, wybaczcie, ale to nie dbam tu o porządek. Te korpusy brudzą się od zewnątrz, a one są zrobione prawidłowo. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie, wpada na in, wypada na out i tu wpada na out. Bo te są odwrotnie, te są dobrze. Woda, zgodnie z całym tym, z całą tą teorią, powinna właśnie wpaść tutaj i tu rozpłynąć się po całym korpusie i wyjść tędy. Tam w środku jest taka rurka z kratki, to widzieliście wielokrotnie, wam pokazywałem. W nią wchodzi w środek i wychodzi. Tu wchodzi w rurkę, wypada na dół i rozchodzi się całym korpusem i wylatuje tędy. Pytanie jest źle skonstruowane, więc no, mam nadzieję, że wytłumaczyłem. No, pytanie jest odwrotnie niż faktycznie jest. Bo nie powinno być od środka, tylko od zewnątrz i to jest dobrze zamontowany korpus, tak powinno być właściwie i tak powinny działać korpusy od filtra rurowego. Odwrotnie stosujemy do biologii, po prostu łatwiej jest wprowadzić wodę na dno i korpusem po prostu cała woda wraca. Pytania podobne, więc je skleiłem w jedno. Ruch wody i napowietrzanie. Jeżeli chodzi o bąbelki, no to zacznę od razu, powiem, że mam. Są tam z tyłu, tutaj tu jest wylot, tam na górze z nalurowca. Nie wiem, czy będzie widać. Widać, tu jest o wylot. I on tu sobie mieli wodę, a tu tam o, stamtąd sobie lecą bąbelki i od razu ta woda jest natleniana i rozprowadzana. Ruch wody w moim akwarium. Tutaj jak mówię, tu jest wylot z nalurowca, który pcha przez całą długość akwarium wodę. Pcha, 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 tam z tyłu ona sobie płynie i jest drugi wylot z drugiego filtra, dodatkowo jeszcze z maleńkim padem mini, no maleńkim jak na te akwarium, tak, no tu macie, widzicie, o, pada mini, który również służy tylko i wyłącznie do napowietrzania wody. Tu jest wylot z drugiego filtra, który ma po prostu napędzić z powrotem tą całą wodę. Zasada jest taka, że nie wiem, czy będzie dobrze widać. W jednej trzeciej, słuchajcie, odległości, to jak sobie weźmiemy 1, 2, 3, podzielimy akwarium, wylot jest w jednej trzeciej odległości, tak żeby ta woda tutaj zakręcała, ta, która wylatuje z tyłu i skierowany jest na 1/3 akwarium, czyli gdzieś mniej więcej na o, to miejsce. Gdzieś tu się mniej więcej ta woda odbija i patrząc na ruch
bąbelków, które tutaj jest. To wszystko to nie jest syf, to są maleńkie bąbelki, bo im mniejsze, tym dłużej są w wodzie, więc więcej się rozpuszczają. Jest mniej więcej gdzieś tutaj, o, na to miejsce skierowany. I tu woda płynie dalej. Jak zobaczcie, wszystkie ryby są ustawione w tą stronę, ponieważ są ustawione do ruchu wody. Ten ruch tutaj jest bardzo mocny i tu go nic nie blokuje. Wielokrotnie to pokazywałem, najłatwiej to zobaczyć w momencie, kiedy ja karmię, co się dzieje z tym pokarmem i w którą stronę ten pokarm płynie. Także mówię, no tu te roślinność, która tam jest z tyłu, ona tak mocno nie blokuje, ponieważ tam są głównie łodygi od krypty i woda idzie głównie po powierzchni. Jest dodatkowo tam oczywiście natleniona, ale wierzcie mi, że ten ruch wody w zasadzie to starczył. Ja przez rok nie używałem bąbelków. Używam dopiero od czasu, kiedy faktycznie była przyducha w tym akwarium, bo było 33 stopnie bodajże. No i po prostu było za ciepło, żeby ten ruch wody wystarczył. Roślinność tak mocno mi tutaj nie ogranicza. Tutaj zresztą tamte filtry, tam są dwa wyloty, tak jest z tego Pada Mini i z kubełka, z tego Zakoela. To i tak rozgarnia ten i tutaj jak widzicie woda bardzo mocno faluje, to cała, o, zresztą to widać na tych nagraniach, cała tafla aż do połowy akwarium cały czas, słuchajcie, faluje, więc to wystarczy jako natlenianie, tak? Tego masa, tego akwarium też jest całkiem spora, tu jest naprawdę dużo wody, więc no wystarczy, no. Nie wiem, czy to będzie ładnie widać, ale o, tu powinno być to widać na tych nagraniach, że tam tyłem woda płynie w lewo, a tu przodem płynie w prawo. Zresztą tu widzicie, nawet te ryby mają problem, żeby się, że tak powiem, zatrzymać w środku, a cały czas płyną i wachlują, bo tu jest ruch wody, jest dosyć mocny, więc obieg wody jest zachowany, ruch tafli wody wystarcza do natlenienia, bąbelki są dodatkowo. Nocne oświetlenie. Pokazywałem wam oświetlenie przy karmieniu, tak, o 8 rano. To powtórzę jeszcze raz. Na noc, słuchajcie, nie stosujemy żadnego niebieskiego oświetlenia, ponieważ niebieskie oświetlenie jest widzialne przez rośliny, więc no, rośliny wtedy reagują, a nie mają jak pobierać, bo są zablokowane, więc no, lepiej im nie dawać światła, a światło zimne, nie za mocne, nie powoduje to, że rośliny rosną. Więc ja mam tutaj zastosowane takie rozwiązanie, że mam włączone pasmo 8500 Kelwina, to jest zimne światło na i chyba przez noc jest 0,5% bodajże dopiero całej lampy, tak, cała lampa się świeci. To teraz wam nie pokażę, może później to nagram, ale zresztą za jakiś czas to wam pokażę. Słuchajcie, 0,5% zimnej barwy światła i to wszystko po prostu przez całą noc się świeci. I w akwarium jest na tyle jasno, że ja widzę, ryby też widzą, ale ryby na tyle jest ciemno, że ryby spokojnie sobie śpią, bo one są wszędzie gdzieś tam pochowane. Ale jak ja wchodzę, to one widzą, więc reagują i ja tak samo widzę, co się dzieje. Także to jest takie barwa światła, które po prostu nie powoduje wzrostu u roślin, a wystarczy, żeby było wszystko widać. Pytanie, które zawsze mnie cieszy i te stwierdzenie wszystkich, że przesadziłem z filtracją, że jest za dużo, że jest to tamto. Słuchajcie, prosta matematyka, ja wam coś teraz policzę. W sumie mam w filtracji neurowej 24 korpusy. No, ktoś powie, że to jest bardzo dużo, 24 korpusy. To teraz sobie to przemnóżmy. 1 litr i 20. Znaczy litr 200 ma jeden korpus, tak? Co nam daje przy 24 korpusach? Na dobrą sprawę, nie wiem, tam 25 litrów, tak? 24 i tutaj i 4. No to jest 28 litrów pojemności filtracji. Czy to jest dużo na takie akwarium? 28 litrów? To jest śmiech na sali, słuchajcie. Wszystkim się wydaje, że tych korpusów jest nie wiadomo ile, że tych mediów jest nie wiadomo ile. Ten kubełek Aquaela, który ja posiadam, to jest 16 litrów pojemności mediów. Tak? Znaczy całego kubełka, no nie mówmy, że pojemności mediów, no bo to nigdy nie wiadomo jak te media się rozłożą. Są większe, mniejsze i nigdy się tyle samo nie upcha. W każdym razie ten kubełek ma 16 litrów, no to ten filtr ma 28.
Czyli na dobrą sprawę postawiłem sobie tutaj, nie wiem, w to miejsce dwa kubełki, tak? I byłoby 32 litry. To miałbym wtedy trzy kubełki. Czy trzy kubełki na to akwarium na 700 litrów to jest dużo? No nie, to nie jest dużo. No, nie dalej jak wczoraj oglądałem film kolegi Klata, gdzie on pokazywał, że ma cztery kubełki na swoim akwarium. I to też wcale nie jest dużo. Filtracji, słuchajcie, im więcej, tym lepiej. Nie da się przesadzić z filtracją, tak? Jeżeli jest jej za dużo, to po prostu ona nie będzie wykorzystana. Ale nie ma tak, żeby jej było kiedykolwiek za dużo. Im więcej, tym lepiej. Na sytuacje awaryjne, takie jak na przykład ostatnio, jak wyrywałem tą żabinicę. Ja po godzinie miałem tutaj już klarowną wodę. Ryby i inne rośliny w ogóle tego nie odczuły, że tu było jedne wielkie zamieszanie, że tu jakieś, nie wiem, prace były w akwarium. Filtracji im więcej, tym lepiej. A 28 litrów pojemności, słuchajcie, filtrów, to wcale nie jest jakaś wielka ilość. To naprawdę nie jest, słuchajcie, jakieś coś ogromnego, bo postawiłem tutaj dwa FX6 i podejrzewam, że jeżeli w przecieniu na pojemność, miałbym więcej. Więc nie, nie jest za dużo. Pytanie o moje drzewo. Drzewo. Tak, drzewo, słuchajcie, to jest drzewo, które znalazłem sam osobiście. W ogóle jak dostałem te pytania, to sobie przypomniałem o tym, że ja kiedyś chciałem nagrać na tym film, ale zacząłem tam jakiś projekt robić, tylko gdzieś mi zginął, gdzieś go porzuciłem. Drzewo znalazłem sam, słuchajcie, może kiedyś wam opowiem. A teraz wam pokażę, jak samiec, słuchajcie, od kakadu poluje na małoleńkie molinezje. Tam sobie pływa, po prostu w pionie aż wpływa w te roślinki, bo tam chyba wczoraj się coś urodziło i są maluszki. Tam sobie poluje na nie. Także drzewo jest przeze mnie znalezione, przeze mnie, że tak powiem, namoczone, wyczyszczone, wszystko zrobione, co jest pokazane na tych filmach. A ostatnio po wycięciu żabinicy zauważyłem też jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy będzie widać. Widzicie, o, tę dziurę tutaj w tym kołku. To też jest fajna dziura. Takie wciśnięcie kawał drewna. To jest miejsce, w którym koparką złapałem za te drzewo. Co też wam kiedyś może, jak dojdę do tego filmu i nagram, to wam o tym opowiem. Mchy. Mchy i paprocie. No tak. Eksperymentowałem, kiedyś miałem sobie małe 60 akwarium z krewetkami i tam się bawiłem z mchem. Też się oglądałem pięknych filmów z mchami. Tak, te akwaria ładnie wyglądają. Ten mech ładnie wygląda. Ale serwisowanie tego mchu to jest jedna wielka katorga. I dlatego w tym akwarium się nie za bardzo tutaj zabiera za mchy. Oczywiście mam mchy. A tu na przykład jak jest ta kępka, to jest górę porasta, ona też zawiera pełno mchu. I tam bodajże z drugiej strony też mam trochę mchu. Dlaczego mówię, że mech to katorga? Bo mech trzeba przycinać. Jeżeli mchu się przez jakiś czas nie przytnie, to on pod spodem gnije i to co jest na wierzchu po prostu odpływa. A mech przycinany spada wszędzie, jakbyście się dobrze przyjrzeli, to tu się okaże, że połowa tej trawy to jest mech. On tu gdzieś spadł, gdzieś tam się zaplątał i się gdzieś tam rozrasta. Ja go nie wycinam, bo ja nie chcę się w to bawić. A może kiedyś to wezmę, wyrwę, ale to tam, wierzcie mi, jest pełno mchu, który sobie kiedyś tam stamtąd z góry spadł. Także no mówię, no z mchem się bawiłem, ale przy tym zbiorniku to by było za dużo, że ja jeszcze się z mchem bawił. Ja tu mam zabawy z całą resztą roślin, to jeszcze mech jakby mi doszedł. Mówię, jest, ale po prostu go urywam mechanicznie, niech on tam sobie zarasta, niech tam sobie będzie. To jest raczej jako takie schronienie dla jakichś mniejszych rybek, może kiedyś krewetek. Pytanie o wszystkie nazwy roślin. Słuchajcie, no w poprzednim filmie były wszystkie nazwy ryb. I pamiętam, że widz mi przypomniał, że nie podałem kakadu. Tak, nie podałem kakadu, więc teraz trzeba polecić z roślinami. Powiem od razu, że na pewno nie pamiętam nazw łaciskich. Nie pamiętam wszystkich nazw co do każdej tam, nie wiem, odmiany, rodzaju, czy jak to się tam nazywa, bo nie jestem w tym dobry. Ale co pamiętam, to wam powiem. Zaczynając tam od tyłu, tam jest Rotala indianica. Taką kiedyś, nie wiem, z 15 lat temu gdzieś nabyłem i sobie ją mam.
Ludwigia Red, to jest chyba ta repens, tak to się nazywa. Tu na dole pod nią rośnie sobie, to jest kryptokraina Vendetti Brown bodajże, która ostatnio wam pokazałem, jak odświeżyłem, to teraz wam pokażę, o jak się ładnie już rozrasta. Fajnie się rozkrzacza i to jest właśnie efekt, który chciałem osiągnąć, wywalić wszystko, postawić jedną tą. No tam z tyłu się przebijają, to są buce Phalandus Blue. I tam mam taką potężną kępę i jeszcze jedną przepotężną kępę mam tutaj i mnóstwo już go rozdałem. Ale dobra, co tu jeszcze jest z lewej strony? Tu jest mikrozolium, to jest te oskrzydlone, to się nazywa tak, mikrozolium oskrzydlone. Tu na dole jest kryptokoryna, to jest bodajże Pandetiforia. Ta trawka to jest Sagittaria sobulata. Anubias baterii Nana, bodajże tak to się wymawia, ale jeżeli naprawdę się pomylę, to mi wybaczcie. Żabienica, tak. Z żabienicą to kiedyś miałem wojnę nawet ze swoją żoną, która się zna na roślinach. I oglądaliśmy atlas z roślinami i ona pokazywała jedną, ja pokazywałem drugą. Tych żabienic jest chyba ze 20 i... A, tam jeszcze na górze rośnie taka starsza. I powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia do dzisiaj, jaka to jest, więc nie wypowiem się na ten temat za mocno, nie? Z tyłu jest moczarka argentyńska, szlachetna, jak widać. To jest mikrozolium pierzaste, dokładnej nazwy nie pamiętam, ale jest, tutaj rośnie i tu jeszcze gdzieś chyba rośnie. Pięknie się rozrasta. Tu jest taka zostawiona, to jest ten lotos z Tajwan, to podobno lotosem nie jest, jakaś tam inna nazwa jest, ale dokładnie też nie wiem. No to też jest ten baterii Nana, ten mini Anubiasik. Lotos tygrysi czerwony i zielony też gdzieś tam sobie rośnie, nie wiem, no tu jest jakieś maleństwo. O, i tu jeszcze maleństwo, no i tam z tyłu jest gdzieś jeszcze duży. Tu jest znowuż ta kryptokoryna. Co tu jeszcze jest? Aha, jest jeszcze tam mikrozolium wąskolistne. No też taka kępa tam bardziej po to na górze, żeby tam się molinezje chowały. Jak widać się chowają, pływają, tam cała masa ich jest. I jest jeszcze, aha, kryptokoryna karbowana. To jest takie bydle, wielka roślina. Widzicie, o, wyrasta z tamtej strony akwarium, idzie tu przez całą górę i jeszcze dorasta dotąd. No to ten liść ma też ponad metr. One tam są z tyłu takie łodygi posadzone. To bardziej jako tło ma robić. Aha, i tu jest jeszcze jedno mikrozorium, jakieś mniejsze. Dokładnej nazwy też nie pamiętam. A, no nie mam tu za dużo roślin. Wszystkie są łatwe, wszystkie są do uprawy w lowtechach. Ziemia, światło, rośnie. Więcej nic nie powiem, bo na temat roślin nie jestem specjalistą. Rośliny są dla mnie wypełnieniem tła i po prostu z zajęciem wolnego miejsca w akwarium, żeby ryby miały przed czym i pomiędzy czym pływać. Mam nadzieję, że wszystkie rośliny wymieniłem. Jeżeli jakieś nie wymieniłem, to przepraszam. A, jeszcze mam wąkrotkę. O, ale nie w akwarium, tylko nad akwarium. O, tam sobie rośnie. Ona znacznie lepiej rośnie nad akwarium albo poza nawet akwarium niż w akwarium. Nie wiem, czemu tak jest. No dobra, reszty roślin nie pamiętam. Oj, to jest piękne pytanie, to tutaj nie się, wiecie co, ogrodnicy wypowiedzą. Ja mam swoje zdanie na ten temat. Zacznę, już kiedyś powiedziałem, ja sądzę, że ziemia się nie wyjałowi nigdy. Z prostej przyczyny, słuchajcie, ziemia na polach jest od tysiący lat uprawiana, jest nawożona, jest dalej uprawiana i ona cały czas rodzi. I to samo podejrzewam będzie i z tą ziemią. Tu do tej ziemi trafia, znaczy do tego żwiru trafia tyle odchodów ryb, że ona zawsze będzie odżywiona i ja tutaj nigdy nie będę musiał nawozić. W moim przypadku, no, najdłużej do tej pory miałem akwarium na ziemi założone, które ciągło i nie widziałem żadnych, słuchajcie, przez 4 lata, żadnych strat, jeżeli chodzi o wyjałowienie się tej ziemi, żadnych objawów nie zauważyłem. Być może ziemia się wyjaławia, ale potem przejmują jej rolę te wszystkie odchody, które są w tym żwirze. Nie wiem, żadnych badań na ten temat nie robiłem.
najdłużej jak w ziemię, na ziemi akwarium miałem, to poprzednie akwarium, które zlikwidowałem, to była ta 240, to było 4 lata. Potem założyłem to akwarium. To akwarium ma no, ponad 1,5 roku. Ziemia dalej karmi te rośliny. Nie wiem, czy karmi tylko te, które są w tej roślinie, bo tu na górze pełno roślin rośnie i one nic z tą ziemią nie mają wspólnego, chyba że ta ziemia oddaje tyle do wody. Ale ja cały czas sądzę, że skoro ryby srają prosto do wody, to ta woda jest na tyle odżywiona, że wiecie co, że no nie wiem, kiedy ziemia się wyjałowi. Po mojemu jest to mit albo czyste oszustwo stworzone przez ludzi, którzy chcą nam sprzedać bardzo drogie podłoża. I oni twierdzą, że ta ziemia się wyjaławia. Ja się na ten temat nie chcę wypowiadać. Ja twierdzę, że się nie wyjaławia i żadnych badań na ten temat nigdy nie przeprowadziłem. Ziemia jest najlepszym podłożem, jest podłożem naturalnym. Mam wielu znajomych, którzy mają od lat te akwaria na tej ziemi i nie wiem, no ja sądzę, że ziemia jest dostępna dla każdego za darmo, bo leży wszędzie dookoła. To nie jest tak, że musimy sobie iść kupić worek ziemi. Nie, ona leży. Ja mam ziemię wykopaną u siebie na ogrodzie, wrzuconą do akwarium i rośnie. Ziemia, światło i rośliny rosną. I to jest właśnie ciekawe pytanie. Ile ikry zapleśnieje, słuchajcie, jeżeli dostanie powietrza? Jest pełno mitów na ten temat i legend, które twierdzą, że nie można wyciągnąć ikry na powietrze, bo będzie pleśnieć. I wiele ludzi pokazuje, jak to tam gdzieś, nie wiem, wkłada słoik. Ja zresztą też tak robiłem, przekładają z tym słoikiem, a i tak ta ikra mi pleśnieje. Znowuż, jak byłem u swojego znajomego hodowcy ryb od wielu lat, ma hodowlę, słuchajcie, blisko 50 lat, czyli więcej niż większość z was, którzy to ogląda. I do niego zanosiłem ikrę, ja się naprawdę bałem, tam przekładałem w słoikach, w woreczkach tego, żeby tam nie wyciągnąć. No i zabieramy się za ikrę. I jak to już kilkukrotnie ktoś mi napisał, ikrę, żeby to wyciągać ze słoika, żeby na powietrze nie została wyciągnięta. Powiem wam, no to tak zrobiłem. On po prostu łapie tego liścia, przy mnie po prostu przypina go na gumki do kawałka rury. Jest grubo, wiesz, bo złożyły wiesz, na tej żabienicy, to jest dużo, bo mają szeroko, nie? Ja się pytam, on mówi, a jakie to ma znaczenie? Jak jest ikra dobrze zapłodniona, to nie ma znaczenia, czy ona była na powierzchni, czy nie. No przecież nie wyschła, była mokra. Nie wiem. Zeolit, nie jestem fachowcem. Wyczytałem kiedyś, że od 3 miesięcy do pół roku, w zależności od zarybienia i od tego, ile po prostu ma tych substancji do wchłonienia, ja osobiście wymieniam je, jak sobie przypomnę. Tak, to jest najlepsza odpowiedź, jak sobie przypomnę. Staram się przez około, co najmniej te co pół roku. W moim przypadku jest to w ten sposób, że ja mam 3 korpusy z zeolitem. I no teraz wymieniłem na ostatnim filmie jeden korpus. Za miesiąc wymienię drugi korpus. Za kolejny miesiąc wymienię trzeci korpus. I potem przez 3 miesiące nie będę wymieniał i znowu już wymieniam pierwszy korpus. Tak, żeby co pół roku wymieniać. Nie wszystkie naraz, bo to wiadomo, że mógłby być szok i za duży skok parametrów. Chociaż nie wiem, czy on cokolwiek robi. No tak się staram, no, co pół roku wymieniać. No, na temat pokrywy to ja już się wypowiadałem. Nie wiem dokładnie, co to jest za PCV, to jest zwykły PCV, nie wiem, poszedłem do sklepu, gdzie sprzedają płyty PCV, podałem wymiary, zamówiłem, docięli mi, zapłaciłem, zmontowałem, nie wiem żadnego tam, nie wiem, numeru seryjnego, partii, czegokolwiek więcej na ten temat, nie wiem. No to było pytanie, słuchajcie, fajne. Przestawić karmik, tak. Nie bardzo mam gdzie. Słuchajcie, karmik jest ustawiony tu w tym miejscu. Tak, za połową akwarium
co widzicie, jakby było, to by wpadało w tamte rośliny. Tutaj znowuż, no tu mam ten swój pojemniczek z koszyczkiem, mógłbym to dać bardziej do przodu, ewentualnie. Ale z uwagi na to, że tu mam to doświetlenie, wówczas całe to światło z tego doświetlenia leciałoby prosto w ten karnik i to doświetlenie by nie działało. Dlatego mam zanotowane to troszeczkę dalej. Do tego, ten karnik to nie jest tak, że on się rzuca punktowo. On rozrzuca te pożywienie, słuchajcie, na ileś centymetrów w prawo i w lewo, więc nie mogę mieć tutaj już go bliżej. Inne miejsce, no jak ja tu mam pokrywy, to nie mogę mieć tego w innym miejscu, bo na przykład, nie wiem, tu na środku, no nie jestem w stanie tego umieścić, no bo tu się szyby schodzą jedna na drugą, no i nie jestem w stanie tego tutaj zmontować. Mógłbym ewentualnie jeszcze dać to z tej strony, tak, tu sobie odsunąć i dać w tą stronę. Nie leciałoby to w żabinicę, ale leciałoby to tutaj. Spadałoby to o dokładnie tak jak tu na rękę, czyli tu w tym miejscu, więc całe jedzenie spadałoby nawet nie tu, nie w ten żwil tu, gdzie siedzi cała ta armia teraz o tych czarnych kirysków, tylko jeszcze dalej tu w te lotosy. No to zamienił, kurde, stryjek siekierkę na kijek by było wtedy, tak? Wszystko szłoby w te lotosy, a ryby i tak by mało zjadło, bo tu już są lotosy, a prąd wody zaniósłby to jeszcze dalej. A tak jak spada tutaj, to jest mniej więcej środek akwarium, nawet troszeczkę bardziej w lewo, więc jest znacznie więcej miejsca i znacznie więcej czasu, żeby te ryby mogły ten po prostu pokarm zjeść. Dlatego on jest zamontowany w tym, a nie innym miejscu. No i raczej nie jestem w stanie przedstawić karmnika. Ale no, tak jak już mówiłem, zobaczcie, jest posadzona maleńka żabinica na tamto miejsce. Nie płaczcie za nią. Słuchajcie, po jakim czasie ja wpuściłem rybki. Pierwsze chyba tam dwie czy trzy sztuki wpuściłem po, nie wiem, dwóch czy trzech dniach. A całość ryb, nie wiem, czy to tydzień trwało. Z kilku względów. Po pierwsze, nie chciałem, żeby się męczyły już w poprzednim akwarium, bo miałem ryby z poprzedniego akwarium. A po drugie, no co to, po co komu gołe akwarium? Nie, no prawda jest taka, że co jest na potrzebne do startu akwarium? Przede wszystkim dojrzała filtracja biologiczna. Biologia w akwarium. I tą biologię ja od razu przeniosłem ze starego akwarium 240 litrów. Ona została po prostu fizycznie przeze mnie przeniesiona. Jak ja to zrobiłem? Filtr, który działa tutaj kubełkowy, przez blisko 2 miesiące działał na starym akwarium. Na starym akwarium chodził, więc tam biologia była już wytworzona. Tam miałem zamontowane 2 filtry. Złoża z drugiego filtra to była ta rura, którą potem użyłem do małego akwarium. Ktoś chce, to się cofnie, to się znajdzie. Złoża z tamtego włożyłem do narurowca. Więc to mi wypełniło połowę filtracji, połowę złoży mediów biologicznych po prostu w narurowcu. Co mówiąc krótko, blisko 3/4 filtracji miałem z dojrzałą biologią. Następna sprawa. Podłoże. Ze starego akwarium przełożyłem blisko 60 kg, to były 3 wiadra, słuchajcie, żwiru. Żwiru z całą biologią, tak? Bo przecież pamiętajmy, że w żwirze jest najwięcej biologii. Także, a w sumie żwiru ma około 200 kg, więc no też blisko 1/3 złoża biologicznego zostało tu przełożone, co oznacza, że w połowie akwarium było już dojrzałe, tak? Bo filtracja była dojrzała. Nalałem też sporo wody, no sporo, no tam blisko, nie wiem, 150 litrów ze starego akwarium. Reszta była świeża, więc w zasadzie poczekałem, aż tylko woda się odstoi. I ja miałem już dojrzałe akwarium. Co do parametrów, nigdy nie badałem parametrów wody. Nigdy. Raz w życiu, słuchajcie, był u mnie kolega i zbadał parametry wody. Film z badania parametrów wszedł na święta równo rok temu. No nie równo, no dobra, w grudniu tam bodajże na Boże Narodzenie. Możecie sobie go obejrzeć. Tam są podane wszystkie parametry, jakie ten kolega zmierzył. Zrobiłem to tylko i wyłącznie na wasze życzenie, bo chcieliście znać te parametry i wszyscy mi męczyli o parametry wody, więc wam nagrałem, jakie parametry wody są. Więcej nic na temat parametrów nie wiem, nie badałem, nie sprawdzałem, czy to jest dobre dla ryb, czy nie.
Ja stwierdziłem, że po prostu akwarium mam po trzech dniach dojrzałe i puściłem ryby. Okej, to byłoby na tyle. Bardzo dużo pytań, filmy dwa, bo no, czasowo byście nie obejrzeli tego. Ja to nie mówię, że tyle pytań, żeście mi zadali, chcieliście, to macie. Mam nadzieję, że udzieliłem na większość z nich chociaż wyczerpujących odpowiedzi. No, zapraszam do nowych pytań z grudnia, te nagramy w styczniu. Ja się będę już z wami żegnał, żeby nie przedłużać tego filmu sztucznie. Do zobaczenia. Cześć.